placek. Placek, tortilla, placek pszenny. Słuchajcie, podpłomyki były używane zamiast na przykład dzisiejszych bułek czy chleba. Generalnie można używać tego do sporządzenia kanapek, wykwintnych potraw albo zwykłego kebaba. Natomiast dzisiaj zrobimy sobie szybką przekąskę, coś co uwielbiam przygotowywać na imprezy i myślę, że Wam się spodoba. Będzie to tak zwana tortilla na zimno. Zostały mi tutaj placki i do tego będziemy mogli użyć. Słuchajcie, mamy tutaj łososia. Łosoś wędzony, także tutaj na zimno, już pokazuję. Mamy tutaj na przykład szynkę, akurat tutaj mamy kurczaka. Można normalną szynkę, można normalnego kurczaka już prędzej ugotowanego czy upieczonego. Serek z ziołami. Mamy na przykład tutaj pieczarki, trochę sera, którego będziemy ścierać, majonez i takie oto koktajlowe pomidorki. To jest przykładowa kompozycja. Za chwileczkę zobaczycie, co mam na myśli, mówiąc tortilla na zimno. Zapraszam. Może zacznijmy od tego, że sporządzimy tutaj pierwszą tortillę, pierwsze kanapeczki nasze imprezowe. No i generalnie, tak jak powiedziałem, każdy niech zrobi takie, jakie lubi. Natomiast to jest bardzo fajny sposób. Tutaj przedstawiam Wam na wykorzystanie, powiedzmy, takiego placka właśnie pszennego. Ten pierwszy placek to będzie placek, powiedzmy, z szynką i z dodatkami. Myślę, że wyjdzie całkiem spoko. Na sam początek damy trochę majonezu. Także już widzicie, że to niestety nie będą jakieś super dietetyczne przekąski, ale tak jak mówię, można ten majonez zastąpić na przykład jakimś, powiedzmy, niskotłuszczowym serkiem białym. Ja tego majonezu tutaj troszeczkę dam, żeby po prostu to nie było suche. Ok, mamy majonez, wrzucimy sobie tutaj teraz naszego kurczaka, dokładnie taką szyneczkę. Fajna gotowana szynka, można dodać, powiedzmy, pokrojoną pierś kurczaka, można dodać salami, jeżeli ktoś woli. Ja na przykład zrobię teraz pierś z kurczaka, w następnej zrobię osobno oczywiście z łososiem, no bo wiadomo, nie będę łączył tych dwóch rzeczy, tak? Kurczaka z rybą, ale myślę, że to i tak wyjdzie całkiem pyszne. Fajnie by było dodać teraz na przykład troszkę sera. I ja tutaj mam teraz ser, coś mi spadło, mamy ser żółty, no i trochę pokroimy go, a dokładniej potrzemy. Także damy tutaj potarty ser i to też na pewno będzie dodatkowy fajny smak. Do tego wszystkiego dodamy sobie jeszcze pieczarki. Ja uwielbiam w ogóle marynowane pieczarki, czy to takie kupne, czy to domowe. Najbardziej uwielbiam domowe grzyby. Wiadomo, jak przyjdzie taki sezon, gdzie chodzi się na grzyby, uwielbiałem zawsze z tatą chodzić i faktycznie pyszne są domowe takie podgrzybki. No, coś niesamowitego, uwielbiam zajadać. Możemy dodać oczywiście także teraz pomidorka troszkę. To są te pomidorki małe, koktajlowe. Zamiast pomidora może ktoś dodać na przykład co innego, nie wiem, cebulę, ale pomidor jest całkiem spoko. Staramy się oczywiście to dodawać tak po linii, ponieważ to będzie zawijane w bok, więc żeby w każdym kawałku gdzieś tam ten pomidor się pojawił. Tutaj jeszcze tak doprawię tym majonezem, żeby to takie suche nie było. Dobra, i teraz w sumie już mamy pierwszą gotową, natomiast musimy ją zwinąć. Możemy ją zwinąć normalnie, po prostu, tak, zrolować. To będzie całkiem prosta sprawa. Wystarczy, że weźmiemy coś takiego, rolujemy, nie bójcie się, nic się Wam nie stanie złego, po prostu coś takiego. O, i proszę bardzo, mamy nasz gotowy naleśnik, ale on jeszcze nie jest gotowy do końca, bo musimy go teraz dobrze pokroić. Ale zanim to, zrobimy jeszcze drugi. Drugi naleśnik zrobimy z łososiem, ale też będzie bardzo suchy, jeżeli niczego tutaj nie damy, dlatego ja postanowiłem dodać tutaj taki serek. Serek taki poniekąd twarogowy, natomiast on posiada już tutaj przyprawy. Ja oczywiście też to posmaruję, dodamy jeszcze na to naszą rybę, łososia i w sumie nie wiem, może pomidor by pasował do łososia, zaraz się zastanowimy. Ok, mamy nasz gotowy placek, no w sumie generalnie mamy placek z twarogiem, natomiast damy sobie tutaj jeszcze tego łososia. Łososia nie musimy teraz kroić, spokojnie. My go pokroimy już przy krojeniu całego placka, także damy tutaj takie duże kawałki. Myślę, że będzie całkiem spoko. O, zostały mi nawet tutaj jakieś pieczarki. To wrzucę. Myślę, że to będzie całkiem smaczne. Do tego wszystkiego dodamy trochę pieprzu. Jeżeli ktoś oczywiście nie lubi, nie musi tego dodawać. Myślę, że tutaj trochę pieprzu nie zaszkodzi. Jak widzicie, ten placek wygląda na taki bardziej uboższy. Natomiast uwierzcie mi, że i tak będzie całkiem smaczny. Mamy tutaj łososia. No jakby nie było, taki wędzony łosoś na zimno jest... No trochę drogi, ale jeżeli ktoś na przykład lubi inną rybę, to myślę, że może wrzucić tutaj co innego, albo nawet nie rybę, tylko po prostu kawał mięsa. Dobra, zawijamy.
Okej, nasze dwa placki są gotowe, teraz musimy je fajnie pokroić. Jeżeli chodzi o krojenie, to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj musimy je pokroić w taki, powiedzmy, estetyczny sposób. Bo to jest bardzo prosta potrawa, ale żeby wyglądała na, powiedzmy, taką bardziej wyrafinowaną. Jakkolwiek to by można było nazwać, w końcu to jest placek pszenny i kilka rzeczy w środku. Także zobaczcie. Na początku weźmiemy ten placek z kurczakiem. I teraz jest taka zasada, słuchajcie, będziemy je musieli tak pokroić, aby podstawa była prosta, a będziemy je kroić na ukos. Więc myślę, że zaczniemy od tego, iż ten koniec, powiedzmy, który tutaj niestety nie jest zbyt dobrze wyposażony, po prostu sobie zjemy. Natomiast resztę będziemy kroić w ten sposób, tak żeby tutaj podstawa była prosta, natomiast tutaj, żeby to było pod skosem. Drugi oczywiście zrobimy w ten sposób, już mamy tu pod skosem, to robimy, żeby to było proste. Teraz wszystko możemy ładnie postawić na naszym talerzyku. Myślę, że to będzie elegancko się tutaj komponowało. Tak, mamy pierwsze i teraz pokroimy jeszcze łososia. Sprawa ta sama, czyli dokroimy tutaj, to możemy oczywiście zjeść. No i kroimy. Teraz będziemy naszego łososia tutaj kłaść. Proszę bardzo, stawiamy tutaj elegancko. Myślę, że wyjdą całkiem pięknie. Moi drodzy, to wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością przekąsek, to oczywiście zachęcam. Teraz na ekranie Wam się pojawią kolejne moje dwie ulubione przekąski oraz przycisk do subskrypcji mojego kanału. Dajcie znać, co byście wsadzili zamiast, powiedzmy, tych rzeczy, których ja dzisiaj użyłem i co by Wam na pewno smakowało. No, jeżeli ktoś przygotowywał, to też może powiedzieć, czy faktycznie to się spodobało na imprezie. Trzymajcie się, do zobaczenia, a te pomidory, które tu uciekają, zaraz będą zjedzone. Cześć!